Tak więc dzisiaj maluchy mają 2 tygodnie równo. O. Wszystkie tak cały czas śpią, się tłuczą i śpią bez przerwy. Może je trochę rozruszamy. To z tą małą kropką na karku to jest Kleopatra. Kleopatra, ona będzie w Olsztynie. Zostanie. Tutaj jest Kora. Kora, bo ma białą łapkę całą. One już tak zaczynają fajnie pełzować. No, rusz się tutaj. A to jest kobra. No, ma takiego orzełka na... Tak ją rozpoznajemy, przynajmniej. No i tutaj jest nasz trikolor, jedyny. Pokaż ty się. Jaka ty, jaki ty śliczny jesteś. To jest Hugo. Hugo. Hugo wyjeżdża do Niemiec. One już fajnie zaczynają pełzać. Zaczynają chodzić. To jest, słuchajcie, awatarek był, a będzie Kizo. Kizo jedzie do Gdańska. Albo do Gdyni. Do Gdyni. No i ten ostatni to jest przecinek. Go nazywaliśmy, ale zmieniliśmy nazwę na koszałka. On taki wygląda jak koszałek, opałek. O, tak sobie już zaczynają maluchy chodzić po całym kojcu. Tak sobie chodzą po kojcu. Mam nadzieję, czekamy, który pierwszy będzie uciekinierem z tego kojca. Już zaraz lada dzień to nastąpi, lada godzinka. A zaraz oczy otworzą, będzie wszystko dynamiczne. Wyglądało tu. Oj, Kora. Malutka. No i mamy tutaj drugi. Maluchy o tydzień później urodzone. Muszę przejść. O. Jedna taka. Jeden taki czysto rudo-biały. To jest chłopak. O, to jest chłopak czysto rudo-biały. Tu jest chyba samiczka. Tak jest. Nazwali się ją roboczą myszka. A resztę takie pręguski jak tygryski. Wyglądają. Cały czas albo się grzeją pod lampą. Jedzą i się dobrze rozwijają. To jest najważniejsze. Ale wszystkie są jeszcze do wzięcia. Nie mają właściciela. Z tego to właściciela nie ma, tylko i wyłącznie na razie koszałek. Ale zainteresowanie jest, także lada moment. Pewnie ktoś się zdecyduje. A tutaj jeszcze dopiero zaczynamy zbierać zamówienia. Najważniejsze, że one moje wszystkie są zdrowe. Dobrze się wychowują. Zaraz za tydzień. No w ciągu paru dni powinny już oczy otwierać, ale uciekać już z kojca będą, już będzie. Będzie ich dużo w domu. W sumie 12 sztuk. O, takie. O, nawet i ta zaczyna fajnie. Ten zaczyna fajnie pełzać. A tydzień później urodzony. Takie śliczne maluchy. To ja wam przeszkadzam trochę w spaniu, co? No dobra, to nie przeszkadzam w takim razie.